Siema, jestem Piotr5175, a to jest Metro2033. W poprzednim odcinku staraliśmy się uruchomić jakiś generator. Na szczęście nam się udało, ale teraz musimy i staraliśmy się coś zobaczyć tam w komputerze, gdzie jest D6. Niestety awaryjny zasilacz padł i musimy go wyłączyć na dole. Tylko... Kurde. Dobra, strzelam też na oślep. Lecz się. Ładuj. Ładuj. No idź, człowieku. No kurde. To mnie wkurza. Oberwie, zatrzymuj. No co nie strzela? Ładuj. Weź się podleć. Ładuj, ładuj szybko. Idź. Вот он. Надеюсь, он еще работает. No, no kurde, no. Zużyłem całą amunicję. Mam nadzieję, że od tego, że minimalizowałem, no to nie przeszkodziłem wam w słuchaniu. Durman, хорош дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю, поехали. Не видим. Тес жартовал. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? O, mam nadzieję, że nie będą już te wybuchające kulki. Uda się wam, mużyki. Będziemy za was balić. Ale jakie przy... Kurde. No tak, sorry. Ale jakie przemówienie zrobił. O cholera, słyszę ich. Znajdźcie główny pult. Dalsze ja wszystko opiszę. Gospodzie Jezusie, jakiego... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Но если бы мне, то кому-то zobaczyć. Артём, гранаты оставим тут. С реактором их использовать все равно нельзя.
Не то. Ну. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. No, zwłaszcza ja. Uhu. A, już myślałem, że tu będzie ammo. No. Człowieku, ja się nie przygotowałem nawet na walkę. No co jest? Strzelam w nie. Silniejsze, skubane. No tak, akurat musiał mi się Steam włączyć. Zamiast... mam Steam na Shift Tab. A ja klikam Shift i co innego, a mimo to zaliczę jako Shift. Dobra, co to było? Akurat jak dla strzykawkę. Czy to nie ironia? Dobra, ty se walcz. No dobra, ja pójdę tędy. Jakoś się musi ich... Trzeba ich wziąć jakoś dookoła. Dobra, gdzie ty jesteś? Dobra, jesteś. Strzelam, 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 no kurde. Przyciąłem się, fuck. Padłeś? Nie. Nie padaj, człowieku. No idźmy. A tutaj. Ach, ta szczerość. Ty dopiero teraz? Ja думаю, мы сейчас на пороге ада и встречает нас лично сатана. No możliwe. Dawaj ko mnie. Ale bunkier? Получилось. Слышишь? У нас получилось. Кто бы сомневался, товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Но что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Но обе. No każdy głupi. Ja głupi nie jestem, więc nie potrafię. Towarzysz pokolik, mocność na ciepłym, a nada na polną. Ciertiam swiniaciem. Lepiej u nas już все равно nie получится. Dawaj.
О, жеш. Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Проклятие! Ty, ja nie widziałem, że tu coś będzie też atakować, człowiek. Ośmiornica, czy co? Hydraulika. Черт, Артём, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляции. С ней мы сможем поднять стены. No, chyba se jaje robisz. Я отвлеку эту тварь. Но сейчас или никогда. Mogę to drugie? Ty życzysz mi śmierci, prawda? Wchodź, wchodź. Czym wyżej, tym bezpieczniej. Nie, nie schodź. Tu mnie cygan nie dosięgnie. Dobra, otwieraj. A, na przycisk. Aby. Oho. Gramy w statki. Co tam pierdzielnęło? Dobra, czym opuszczać? Okej, wiem im. No, puszczaj, puszczaj. No. No, to zajebiście. Dobra, to najpierw. Ale się skubany broni. Usuwanie prętwu. To czy ja wiem? No może nie, się nie znam zbytnio, ale to nie jest pręt. Dobra, to za to, że tak się niby strzelam. Dobra, teraz na szybko, teraz wiem, o co chodzi. Dobra, jedno pierdzielno nięte. No, jeszcze jedno zostanie. No, przez to przegrałem za pierwszym razem. Ponieważ nie wiedziałem zbytnio, jak się poruszać. Ale teraz już wiem raczej, jak opuszczać to. Ale bym się wkurzył. Opuszczam jeszcze pół metra, a tu jeb. I przegrywam. Kurde. Mam nadzieję, że nie wkurzy się za to. Mogłeś skoczyć. Будь оно неладно. Лифты мы прощелкали. Слава советам, раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. No, mam nadzieję, że teraz coś łatwiejszego będzie.
Panie przodem, coś tam jest. No to jak cham, no. Co drzwiami stoi, żeby nikt nie wszedł? Этот лифт вас прямо на станцию поднимет. У нас тут все под контролем, пока вроде все пашет. Возвращайтесь в точку старта. Ульман ждет вас там с подарочком. Mam nadzieję, że jakiś porządny prezent. Koniec wojny? No, ale to się dowiemy. Kurde, o, to by nam się przydało. To że nasze nasledzie i nasze budущее. Nie można przedstawić sobie, jaką władzę daje swojemu хозяину to miejsce. Jaką siłę. No, tutaj by się przydał na serio czołgi, ponieważ ja się tak zastanawiam, te zwykłe małe stwory, no może małe, nie, te metrowe, półtorej metrowe, co tak skaczą, no to by czołga raczej nie rozwaliły. Te latające to może by tam podniosły albo przewróciły najwyżej. Ale na przykład te te, co miałem z nimi wspólnego w bibliotece, no to one może by tam trochę uszkodziły czołg, ale jakby czołg ich pierdzielnął, no to już trochę by było gorzej. Ale by nam pomogło. No ja будто бы уже слышал их от Хантера. Огнём и мечом. Dobra, czy mam coś chociaż trochę ammo? Czy dalej zajwaniem na złotym? No, zajwaniem na złotej amunicji. No, będziemy pierwsi. No, wreszcie coś. Jak tamten mówił, że dał mu, zobaczył przy trupie amunicję, to od razu przyjaciel. A ten tyle mi dał, że normalnie brat. No, jestem przygotowany do następnej misji. A jeszcze to, maskę. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. Артём, бери систему наведения. Но. Добля, что то есть? А, ну так, помнятам. Ракета направлена лазером. Czekaj, no tu. Ale tu. Ty fajnie to zrobili, nawet jak ma w kieszeni. W kieszeni. Nawet jak ma schowane. No to i tak, tak laser jak wystaje. No. Już myślałem, że coś źle zrobię. No chamsko trochę. Ja ratuję wszystkich, a wszyscy mają to w dupie. Sadia z pojazda. My z Mielnikiem wybraliśmy na powierzchni u koncertowego zala imienia Korolewa. Teraz my byli całkiem rядом z ostankiem Skotiej Baszni. Именно тут i zawiązalaś ta bitwa, z której ja начал swój... O kurde, trochę polecieliśmy. Nie! Zakładaj! Nie to! No i wracamy do tamtego miejsca, gdzie na początku byliśmy. Nie bądźmy tacy drubiezgowi. O ty chamie mojego. Sorry. Daję ci radę. Nie, to on musiał chyba paść.
Leć się, człowieku. A, to musiało być akurat. Jezus Maria. O kurde. Ja pierdzielę, na drugi go poleciał. No nic mi nie jest. No to jeszcze używa tego. Czekaj. No gdzie masz broń? Ludzie nie wiedzą. Kurde. No właśnie idę za... Tu się spieprzyło, ponieważ powinien mieć broń palną. Nic nie działo mi. Dobra, inaczej to zróbmy. Bo coś się spieprzyło. Powinien mieć jakąś broń. No, może teraz będzie lepiej. No. A tak, amunicja. Ładuj. A, no tak, jest na spięciu. To po broni trochę z tyłu. Jak tam sobie radzą nasi? Oho. No, tak to by mi jeszcze wpieprzył. Kurde, nieźle uratował mi życie już drugi raz. No, i mam wreszcie. Ładuj.
Ładuj, ładuj. No i teraz zaszalejemy. Nie martw się, uratowałeś mi życie. Ja ci nie zostawię. Dobra, na ten wypadek. Kurde. A, no tak. Ale jak, kurde, jak mi on mnie podcisnął. Kubań. Co mi tak kiepsko idzie? A, to zwykle mi dołował Max. Dobra, będę się jego trzymał, bo jak za... Ładuj, ładuj. Spoko. No. Jeśli to przeżyjemy. No do niego to niezbyt się opłaca mówić. Strzelę nawet jak widać, że... Dobra, no to kurde, do jakiegoś zapisu? Albo w sumie wiecie co, to był już na tyle, więc nara, do następnego odcinka,